Zwolennicy Symmachii. Jednostka tak masakrycznie słaba, że wszyscy nią grają. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Koziomen i zapraszam do omówienia Zwolenników Symmachii, czyli jednostki w grze Conqueror's Blade. No to zacznijmy od początku, nie marnując już czasu. Jednostka pojawiła się w sezonie 5, razem z ochotnikami zykalijskimi, paladynami i sifonatorami, jednak z całego tego zestawienia to właśnie zwolennicy Symmachii są najlepsi, no, bo są. Ogólnie sama jednostka jest ewolucją weteranów włóczni, którzy sami w sobie nie są wcale najgorszą jednostką, ale nie mają zupełnie startu do zwolenników Symmachii, którzy są przezajebiści. Główna różnica pomiędzy tymi dwoma jednostkami to Brace, ale żeby wypełnić formalności, to aby odblokować zwolenników Symmachii, czyli potocznie mówiąc SS-manów, musicie wykonać 3 etapy wyzwań, każde po 8 i dzięki temu dostaniecie możliwość wyewoluowania weteranów włóczni w SS-manów. Sama jednostka, jeżeli chodzi o wygląd, praktycznie zupełnie się nie różni od weteranów włóczni, bo ma właściwie takie samo działanie. Może ustawić się w linii, w żółwiu i w okręgu. Jednak najważniejszą formacją jest tutaj żółw, bo tak naprawdę to z niego ciągle się korzysta podczas walki. Posiadają też bazowo 2 umiejętności. Zapieranie broni, czyli Brace, ich główna umiejętność. Dzięki niej w każdej chwili mogą usiąść na ziemi i zyskać 2-krotnie albo i 3-krotnie większe obrażenia. Nie patrzyłem, szczerze mówiąc, ale robią pogrom. No i jeszcze dostają bonus do obrony, co daje naprawdę masakryczne skutki. Jest to po prostu obecnie, wydaje mi się, że najlepsza jednostka w grze i tylko dzięki tej umiejętności. Oprócz tego posiadają też drugą, nie tak dobrą jak pierwsza, ale czasami może się przydać. Jest to natarcie. SS-mani tworzą taką zaokrągloną linię, kiedy już się wszyscy zbiorą w jednym miejscu, to ruszają naprzód. Zadają też całkiem niezłe obrażenia, ale jednak to nie jest to co Brace. Brace to jest podstawa, moi drodzy. Ale musimy zwrócić uwagę też na drzewko umiejętności, bo mamy tak naprawdę 2, górne i dolne. Jeżeli chodzi o drzewko górne i dolne, to oba są mniej więcej wymieszane, jednak w dolnym jest odrobinę więcej obrażeń. Jednak to w górne musicie ładować i zrobić je od razu. Na początku ładujcie po prostu w górne drzewko wszystko. Dlaczego? Bo jeżeli chodzi o górne drzewko, to zwiększa obrażenia podczas formacji i podczas zapierania broni, a to przecież Brace'em będziecie głównie zabijać wrogów, także góra to jest mus. Musicie to po prostu zrobić. Co do dolnego, to rzeczywiście, no, to też nie jest złe. Ale zupełnie nie ma startu do drzewka górnego, bo tutaj zwolennicy Symmachii dostają po prostu buffy do natarcia i ogólnie do takiej walki w zwarciu bez szyk, co oznacza nie mniej, nie więcej, że są wtedy do dupy. Oprócz tego, jeżeli chodzi o ich doktryny, to też tutaj jest mega ciekawie, bo z 5 doktryn 2 musicie mieć pod obrażenia kutej, a druga pod przebijanie obrażeniami kutymi. To jest chyba oczywiste, wiadomo. Ale oprócz tego, w swoim drzewku dostają zwiększenie obrażeń od Brace'a, co, jak pewnie się domyślacie, robi mega roboty. 12% to jest naprawdę dużo, jeszcze jak na niebieską doktrynę, wiadomo. I jeżeli chodzi o pozostałe 2 miejsca, to już nie jest tak, że musicie coś tam mieć. Ja tutaj włożyłem leczenie, bo dzięki temu nie muszę się ciągle wracać na plusa, czego nie lubię. Naprawdę nie lubię się wracać na plusa. No a drugą doktryną, którą włożyłem, jest wzmocnienie bloku i odzyskania bloku, także takie dosyć bazowe. Jeżeli chodzi o sam blok i odzyskanie go, to jest dosyć ważne, bo właśnie to dzięki niemu podczas Brace'a SS-manów w ogóle nie da się rozwalić, więc kiedy mają go jeszcze więcej, to tak naprawdę są niezabijalne. Tak naprawdę, jedynym słabym punktem tego oddziału są jego plecy, bo to tam otrzymują największe obrażenia. Oprócz tego jednostka jest przezajebista, każdy powinien ją mieć i to by było na tyle, jeżeli chodzi o samo omówienie jednostki. Teraz przejdźmy już do bitew i wytłumaczę wam, jak nią poprawnie grać, bo to wcale nie jest takie oczywiste. A więc jesteśmy już w bitwie i jak mówiłem, wziąłem SS-manów i teraz tak. Jak widzicie, od razu ustawiłem ich w formację żółwia, no bo jak wspominałem, właśnie w tej formacji są najbardziej skuteczni, robią najwięcej. No a że gramy na mieście portowym i A nadal jest niezajęty, no to wiadomo, pojechałem jak najbliżej. Przyprowadzili już machiny oblężnicze, dlatego postanowiłem podejść bliżej, bo normalnie zaczekałbym na tych schodach. Ale jak widzicie, oni już atakują na lewej, na prawej wieży?
no, na prawej wieży powiedzmy, na wschodniej wieży, zbierają się już jednostki wroga, jak widzicie, no i podchodzę swoimi SS-manami. Rzuciłem ich nawet, żeby poszli w jednostkę, nie musieli dosłownie przed nią stawać, tylko wrzuciłem ich w jednostkę, żeby po prostu podeszli. Jak widzicie, masakra, już jednego bohatera zbili, wcześniej tarczowniczkami zrobiłem jeszcze 100 fragów, natomiast, 30, 40 fragów, jak widzicie, od razu, kiedy tylko są w zwarciu i są mniej więcej blisko siebie, to robią jakieś chore obrażenia, nawet tarczowniczki zabili już 90, 100, 100, ile? 5 sekund, 10 sekund, także jak widzicie, potężna jednostka z przeogromnym potencjałem. Rzucimy ją do przodu, trochę niefortunnie, bo jak widzicie, wszyscy zestakowali się po lewej i trochę mnie obrażeń zadawali, dlatego tutaj właśnie poprawiłem to. No i kiedy już zbrejsowałem ich główną umiejętnością już na samym środku, to widzicie, bez problemu jakby zmasakrowali to, co się tam znajdowało. Tutaj jeszcze mermiliony z Bardu podeszły, ale jak widzicie, rzuciłem ich do przodu i zapomniałem zbrejsować. I rzeczywiście bez brejsu widzicie, że wrogowie wbili się pomiędzy nas, nie? Ale gdybym od razu się zbrejsował, to coś takiego by się nie stało. Dlatego grając nią, musicie pamiętać, żeby od razu się brejsować. I popełniłem tutaj też błąd taki, że oni nie są mniej więcej równomiernie ustawieni. Część jest na dole, a część jest tak trochę na górze. I to nie działa. I tutaj na razie mamy spokój, nie? Tutaj parę jeszcze jednostek było, ale rzeczywiście 200 fragów. 187 w tej chwili zrobiłem SS-manami. Także jednostka ma potencjał gigantyczny. Znowu się wbijają, także jak widzicie, Bardu tam poszedł. Rzucił szarżę Mermiliones, dlatego mogłem odrobinę się wycofać. Powrócić do lepszej formacji, bardziej gotowej, i tu popełniłem błąd. No niestety, jak widzicie, mieli Reaperów. Za dobrze się poczułem, 200 fragów jednak. To sporo i no jak widzicie, zginąłem. Ale jeżeli się przyjrzycie w tej chwili, to moje smani nadal tam stoją. Fakt, że no dostają trochę obrażeń, ale nadal tam stoją i zabijają tych Reaperów. 293 już, także ciągle te fragi rosną, mimo że mnie nie ma, u nich beze mnie zginęło dwóch. Jakbyście mieli normalnie jednostkę, to zginęłoby o wiele, wiele więcej. Także jeżeli zbrejsujecie jednostkę, jeżeli zbrejsujecie SS-manów, zrobią przepotężne obrażenia. Tylko musicie pamiętać o brejsie i najlepiej w ciasnych przestrzeniach grać żółwiem, a na szerszych linią. Także widzicie, wycofałem ich i od razu połowa z nich zginęła. Także to była mniej więcej pierwsza rozgrywka, zaraz przeniesiemy się do drugiej. No i teraz mamy dalszą część tej bitwy. No niestety forte bracze mi zginęli, ale dzięki temu jeszcze raz omówimy SS-manów. No jak widzicie, zostało mi właśnie 17, no i ustawiłem z nich tutaj teraz żółwia. Chociaż ten żółw jest trochę niepełny i dlatego zaraz przestawię na linię, ale nie uprzedzajmy faktów. A nam zajęli, dlatego postanowiłem, że ustawię się tutaj trochę na lewo od tych schodów, żeby po prostu zablokować im przejście na tego lewego plusa. No i była jazda. Jeżeli chodzi o jazdę SS-manów, to przejadą po nich, jeżeli będą niezbrejsowani. Zmasakrują ich bez problemu i ich wywrócą. Ale SS-mani działają zbrejsowani tak, że nawet jeżeli trochę się ich odepnie, to przez to, że siedzą, to od razu tak jakby z powrotem się brejsują, praktycznie natychmiastowo, i rzeczywiście niszczą tą jazdę. Niszczą tą jazdę. Tutaj bohater przyszedł, ale no, widzicie, nie odważył się na SS-manów, bo jednak zbrejsowani, nawet jeżeli macie czterech w jednym miejscu, jakby bohater wbije się na czterech, to i tak jest źle. No ja tutaj, no raczej to postanowiłem wbić się na tych chłopów, mój błąd. No i jeżeli teraz się przyjrzycie, to moi SS-mani giną. I dlaczego? Dlaczego? Otóż berserkerowie się w nich wbili. Jak widzicie, wbili się w nich berserkerowie i jeszcze fioletowi włócznicy. I kiedy berserkerzy przebili się już przez moich, to dzięki temu mogli zajść ich od tyłu i tam SS-mani dostają podwójne obrażenia. No i przez to zginęli 3 sekundy, bo jeżeli ktoś da radę przejść przez SS-manów, przebije się przez nich, no to niestety już jest ich koniec. Lecimy dalej. Niestety w następnej bitwie też trafiło na miasto portowe, ale w tym wypadku atakowaliśmy. Dlatego jak widzicie, wziąłem SS-manów i tworzyłem z nich znowu żółwia, no bo jest tutaj na wieży ciasne przejście i sprawdzą się tutaj w żółwiu najlepiej.
No i teraz widzicie, wjechałem nimi tutaj bardzo proszę na wieżę i na razie tutaj idą zbrojni. Idą tutaj zbrojni i to na razie tyle. Ci SS-mani tam sobie idą, bo to niestety nie jest szybka jednostka. Nie jest najwolniejsza, to nie są żniwiarze. To nie jest Modao. To jest jednak, no, taka zwykła jednostka, tak nie jest za szybka, nie jest za wolna. No ale jak widzicie, zamiast stawić przed wrogą jednostką, to puściłem na nią, bo tam byli strzelcy. No a jeżeli mają dojść do strzelców, no to niestety muszą ale wejść w nich. Nie mogą wejść przed nich, tylko muszą rzeczywiście wejść z tych strzelców. No jak widzicie, wbili się tutaj halabardnicy. Halabardnicy są niestety do niszczenia tarcz i dlatego zabili im połowę. Co nie zmienia faktów, że 14 fragów moi zrobili. No, nie jest to zadowalający wynik, ale tutaj rzuciłem ich trochę do przodu. Tutaj, jak widzicie, są oszczepnicy. No, trochę mi ich zabili, dlatego się zbrejsowałem. Liczyłem na to, że przez ten brace dostaną mniejsze obrażenia. Dostali, co jest ważne. Niestety część ich wybili, ale się wycofali. Bo tak naprawdę SS-mani działają tylko wtedy, kiedy ktoś ich atakuje. W ataku i tak muszą się zatrzymać, zbrejsować, żeby byli w stanie zaatakować i zadawać jakieś sensowne obrażenia. Także tutaj na dole wrogowie utworzyli nam ścianę pik. Ścianę pik. Całe szczęście dla nas, dla mnie najważniejsze, SS-mani, przez to, że mają tarcze, są odporni częściowo na piki, dlatego rzuciłem ich za i jak tylko dotarli do tych pik, znowu rzuciłem brace'a. To rzeczywiście zadziałało. Zwanshotowali ich praktycznie milisekunda zajęła, żeby zabić ich pikinierów, kiedy tylko zostali zbrejsowani, bo kiedy szli bez brejsa, kiedy szli tak normalnie, to jak widzieliście, zbliżyli się tam i nie zadali obrażeń. Jednak zawsze, kiedy ta jednostka się brejsuje, automatycznie zadaje chore obrażenia i nie jest w stanie być zatrzymana tak naprawdę, bo tutaj działa też efekt oszołomienia. Jak widzicie, była jazda. Zabiłem jazdę, bo byłem zbrejsowany. Gdybym nie był zbrejsowany w tej chwili, zginąłbym. Zginęliby mi SS-mani, ale jak widzicie, przez to, że siadają na tych swoich grubych duchach, to przeżywają. Jeżeli chodzi o kamele, to nie jest tak kolorowo, co nie zmienia faktów, że to jest jednak potężna jednostka, ale kamele nie aż taka dobra, bo kamele jeżdżą dookoła i atakują ich od tyłu częściowo. Także rzuciłem dalej, jak widzicie, rzucam w jednostki. Staram się rzucać w jednostki, nie przed, tylko już albo nawet za jednostki. Bo wtedy to ma sens. Jak widzicie, oczyściliśmy tego plusa, bez żadnego problemu. Tu nawet na jakiegoś bohatera po prostu zbrejsowałem się. Nie rzucałem nawet żadnej formacji, po prostu nacisnąłem, żeby zaatakowali. I zbrejsowałem ich. I to zadziałało. Także wyleczyłem ich tutaj. Jak widzicie, no, zebraliśmy niemałe siły. I zaraz mieliśmy ruszać do ataku. Tutaj z Bardu, moim kompanem, polecam wbić na jego kanał. Ruszyliśmy dalej. I to właściwie był mój koniec. No, nie do końca. ale miałem połowę SS-manów, nawet trochę mniej, bo 15, a nie 16. I to jest na tyle mało, że jednostka rzeczywiście może być bardzo łatwo dopuszczona do niej od tyłu. Ale to jest jednocześnie na tyle dużo, że rzeczywiście można coś tą jednostką jeszcze zrobić, bo w wypadku berserkerów, jak macie czterech, to jest już takie, no niby możecie coś zrobić, ale to jednak nie jest ta siła obalająca. Także, jak widzicie, tutaj się wrogowie zbierali. Za dużo tutaj niestety zrobić nie mogłem. Na tej mapie ogólnie tak jest. Tutaj się treba puszcza najczęściej. Tak radzę wam puścić tutaj treba. I ktoś tutaj nawet zaszarżował. Ale tutaj trzeba iść blobem. Zawsze tutaj trzeba iść blobem, bo jeżeli jednostka idzie samemu, no to ginie. Także ja też wziąłem swoich SS-manów, jak widzicie. I to był praktycznie koniec bitwy, a jednocześnie mój koniec. Bo rzuciłem, jak wiadomo, moich SS-manów na nich. Praktycznie na nich. W jednostki po prostu ich rzuciłem. Zbrejsowałem. I przez to, że tu jest tyle jednostek, to częściowo wyszli mi w tył, ale na razie jest jeszcze spokój, bo widzicie, dopóki SS-mani stoją frontem do kogoś, to go zniszczą. I dlatego w takich sytuacjach nie możecie odchodzić za bardzo od waszych sojuszników. Musicie się trzymać mniej więcej z nimi. Jeżeli jest dużo wrogich jednostek, to musicie się trzymać z sojuszniczymi jednostkami. Bo inaczej po prostu was oflankują. I
po prostu zginiecie w 3 sekundy. Jak widzicie, tutaj są wrodzy SS-mani. No i od przodu nie da się ich praktycznie zaatakować, chyba że ma się swoich SS-manów. Ale jakby zajść od tyłu, co oczywiście ja wbiłem na nich, jak widzicie, Liao się po nich przyjechał, ale praktycznie nic im nie zrobiło. Dopiero kiedy kolejne nasze jednostki ich zaatakowały, to dopiero wtedy stali wybici. Tutaj już zaszarżowałem mój błąd, zginąłem zaraz, ale ważne jest to, że było tutaj cienkie przejście, jednak Mermiliony kontrują SS-manów, no i to był nasz koniec. Bitwę niestety przegraliśmy, nie wiem jakim cudem, ale niestety przegraliśmy, także idźmy już do ostatniego przykładu, nie najlepszego, ale jednak ważnego. Kolejna mapa to Fort Białego Łosia. Niedawno przywrócono ją do mety i w ogóle do bitew oblężniczych. Z tego powodu jestem zdecydowanie bardzo zadowolony, ale nie to nas tutaj interesuje. Atakujemy punkt A, który jest na dole. I co ciekawe, jeżeli chodzi o SS-manów, to są dobrzy, kiedy postawi ich się na schodach w dół albo w górę. Z pikami jest na przykład tak, że jak się postawi ich na schodach, to słabo, bardzo słabo działają. Ale jednak w tym wypadku nie jest tak źle. Wrogowie są ustawieni od tyłu, nie szturmuje, dlatego po pierwsze, że nikogo tu od nas nie ma. Tutaj bardzo poszedł od tyłu, ale co ważniejsze, byli tam Mermiliones. A Mermiliones, jako jedna z niewielu jednostek, są w stanie po prostu rozwalić SS-manów. Działa to dlatego, że SS-mani, jak wspominałem, są bardzo łatwi do zabicia od tyłu. A Mermiliones mają strasznie wysokie obrażenia obuchowe i po prostu przebijają się przez SS-manów, przebijają się przez zwolenników Symmachii i jakby wchodzą im w środek, albo nawet przechodzą na wylot tym ich drugim atakiem, kiedy jednostka już leży, jakby kiedy SS-mani siedzą już na ziemi, to ta jednostka bije ich od tyłu i przez to po prostu zabija, bo te obrażenia są rzeczywiście ponażone, ale Mermiliones już nie ma. Posyłam moich SS-manów do ataku, bo jak widzicie, jest tu niestety szerokie przejście i popełniłem błąd. Bo w takim wypadku powinienem bardziej ścianą atakować, a nie pojedynczym. Jakby podszedłem, zbrejsowałem i rzeczywiście wybiłem tych, którzy tu byli. No niestety miecz mnie wywalił, ale jednak zabiłem. Jednak pozostali pikinierzy trochę tam moich poskrobali od boku. Jednak to rzeczywiście zadziałało, co jednak jest błędem, nie zmieniając faktu, że zadziałało. Od boku nas zachodzili powoli. Od lewej zbierali się wrogowie, także trzeba było szybko się ogarniać. Problem tutaj był taki, że była jazda. Jak widzicie, nie zdążyłem się do końca zbrejsować. Po jednym mi się przejechała, ale jednak było ok. Ja tutaj się na chwilę na bok wycofałem. Jeszcze nie, ale zaraz to będzie. No i widzicie, jazda tu jest. I tutaj zostałem sam. I przez to można było mnie od tyłu zajechać. Jak widzicie, jazda Liao po prostu zajechała moich SS-manów od tyłu. I to sprawiło, że po prostu zginęli. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą bitwę. No i przejdźmy już do podsumowania tej przezajebistej jednostki. Bo uważam, że ta jednostka, mimo podatności na ataki od tyłu, nie za dużej prędkości, to jest najlepszą jednostką obecnie w grze. Najważniejsza jednostka. Praktycznie każdy nią gra i ma to swoje uzasadnienie w jej potędze. Sama, jak widzieliście, zatrzymało chyba z 6 oddziałów. Sama. I o to w niej chodzi, że na wąskich przejściach jest po prostu niezniszczalna. Każdemu gorąco polecam, bo naprawdę nie jest wcale tak ciężko ją zdobyć. To tylko 24 wyzwania, a frajdę daje niesamowitą. Potęga jest niesamowita i naprawdę, jeżeli zdobędziecie SS-manów, pozostałe wyzwania będziecie robić bez najmniejszego problemu. A co do weteranów włóczni, czyli ich de-ewolucji, to też nie jest zła jednostka, więc jeżeli dopiero zaczynacie grać w Conqueror's Blade i wiecie, że w najbliższym czasie nie zdobędziecie SS-manów, to weteranów włóczni też polecam, bo nie są wcale tacy drodzy, a nie jest to też zła jednostka. Także mam nadzieję, że odcinek wam pomógł, że wam się podobał, że się czegoś dowiedzieliście, że się pobawiliście i że widzimy się w najbliższych, następnych. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, chuj wie co jeszcze YouTube wymyśli. Prezentował dla was Koziomen. Trzymajcie się, hej hej.